Czyli jesteśmy znowu Lukasem i idziemy do pani, która się zajmuje właśnie takimi nadzwyczajnymi zjawiskami, która się nazywa Agata. Będziemy musieli tutaj coś poszukać. 36, tak? One way. Here it is. A to jest tutaj. Okej. 36. Sprawdźmy. No halo? Można wejść w takim razie, tak? No, można. Otwarte. Fantastycznie. Gość w dom, Bóg w dom. No i samo zamykające się drzwi. Fantastycznie. Sprawdźmy, co jest tutaj w drzwiach po prawej. O, bonusik. Super. Tutaj mamy jakieś regały, jakiś nóż, zapałki, zlew. Możemy tylko oglądać, także nie zawracamy sobie za bardzo tym głowy. Sprawdźmy, co jest tutaj po drugiej stronie. Co jest po drugiej stronie? O, proszę. Takie ładnie ćwierćwirki. Are those crows in the cages? Crows, proszę bardzo. Czyżby jakiś związek te kruki mają z tymi krukami, które zawsze nas nawiedzają, gdy dzieje się coś niedobrego? Is anyone at home? Zobaczymy, idziemy dalej korytarzem. No i jesteśmy w jakimś salonie. Sprawdźmy, co jest. Candlesticks, an old grimoire. Weird atmosphere. No, wygląda troszeczkę jak taki rytuał. Tutaj sort of African totem. Na cholerę komu afrykański totem w domu. The clock has stopped. No, trochę tutaj jest. Ooh. Stuffed owl. Stuffed owl. Co mamy tutaj jeszcze? Sheets on all the furniture, as if the house hasn't been lived in for a long time. No cóż, tutaj wypchany kruk. Nie chcę na niego patrzeć. Tu mamy jakieś drzwi jeszcze jedne. I proszę bardzo, kogoś znaleźliśmy. Are you Agatha? Why do you want to talk to Agatha? Pomoc, Markus, przedstaw się. Pomoc. I was told that she could help me. Help you? Tell me. Who on this earth doesn't need a little help? One need not have eyes to see. Be kind, young man. Push me over to my birds. It'll be more comfortable for us to talk over there. Czyżby ta pani nie rzucała cienia? No zobaczcie, my cień rzucamy. A ona chyba... Albo może i rzuca cień, nie wiem. O, coś mamy. Jakiś różaniec. O, plus jeden do życia, fajnie. W takim razie popchamy panią. No zobaczmy, czy ona rzuca cień, czy nie rzuca. Nie, rzuca cień, okej. Okay. Co on tak dziwnie machał tą łapą przed nią? Nieładnie. Jebią w drzwi! Dobra, to jest poważna sprawa. Nasz Lukas cierpi. My sobie jaja robimy. Zawieźmy ją do ptaków tak, jak chciała. Być może... No, nie da się niestety biec z wózkiem, ale śmiesznie się ją prowadzi. No, i tutaj na pewno będziemy myśleć. The bird is such a unique animal. It can spend its entire life locked up in a cage and yet still keep on singing away. What brings you here, young man? Tell me, what is your cage like? Morderstwo opętany chyba. I killed a man. It was like I was possessed. I watched it all happen, but I had no control over my actions. Sounds like a rather commonplace story to me. Don't you think that it might simply be because you've gone mad?
Zaufanie, szaleństwo, zagrożone wizje. Wizje! I had a vision of another man, making exactly the same movements as me, and of a little girl who called out to me for help. In the cupboard you will find a little bag of seeds. Be a good boy. Feed some to my little darlings, will you? No babo, ja tutaj o poważnych sprawach, a ty żebym ja kurde nakarmił twoje ptoszki. Góra. Nic nie ma. Oczywiście na 50% zawsze jak się trafi, to się nie trafi w to co chce się. No nie, ale często tak bywa, nie? Macie 50% szans. No i co? I zawsze nie traficie w to co chcecie. Dobra, nakarmy jednego. Gdzie są te ptoki jeszcze? Tam w rogu. Tego wrogu się nie da nakarmić? Co jest? O! Tego. Jeszcze kogoś? Jeszcze ktoś tu jest do nakarmienia, kochanicy? Tu jakiś? O, o, jest. Chyba nie we wszystkich klatkach są ptaki. Co, już? Powód, objawy. Objawy. Have you experienced any other strange manifestations since then? Have you had any odd dreams or visions? Yes, I see things as if the reality in front of me was deforming, becoming horrible. Are you able to attach anything concrete to your visions, such as a symbol or sign, maybe a word? When I regained control of myself after the murder, this symbol had been cut into my wrist with a knife. A snake. Two open jaws. Oh, dear God. What does it mean? There's only one way for me to be sure. Please, push me into the sitting room. No ładnie. Coś jej nie spodobało jej się. Nie spodobała im się jej się moja dziara na nadgarstkach. Jakoś się zaniepokoiła tym faktem, że mam węża z dwoma otwartymi paszkami. Dobra, gdzie mam cię postawić, kochaniutka? You'll find some candles in one of the cupboards. Take them and place them in the candle holders. There should be some matches in the kitchen. Go find them and light the candles. Okej. Nie ma sprawy. Gdzie są? Tu są, tak? Kredensie. Prawy. Świeczki. Trzy świeczuszki, fajnie. Jeszcze sprawdźmy, co jest na dole. Nic nie ma oczywiście na dole. Ajajajaj, miałem wstać. Wstajemy. Pójdziemy jeszcze od razu po zapałki, które są w kuchni. No wcześniej byłem, widziałem te zapałki i co, nie mogłem ich wziąć, nie było akcji żadnej. Bierze te zapałki. Nie chciałeś jumać komuś, no w sumie logiczne. Jak cię nie prosiła o to, żebyś przyniósł zapałki, to nie mogłeś ich wziąć. Ludzie nawet o tym pomyśleli, kurde, w tej grze. Idziemy. Zobaczymy, co nam przepowie nasza kochana Agata. Trzeba postawić. I zapalimy od razu. Trzy świeczki tak musimy zrobić. Trzy świeczki musimy postawić, trzy świeczki musimy zapalić. Przepraszam. Ja takie jedną postawiłem. I się dziwiłem, czemu ona... Co ona chce jeszcze ode mnie, głupia baba? Są stojaczki na trzy świeczki? No to trzy świeczki trzeba włożyć. Cyk. I zapalamy. Wsio. No, przepowiadaj przyszłość. Perfect. We're almost ready to begin. Turn off the light. Zawsze musi być ciemno. Close the curtains and sit down next to me. Ja się boję. Aha, mam zasunąć kurtyny, tak? Raz. I jeszcze chyba tamte prawe. Przepraszam. I co, światło też mam zgasić? Ale zaraz, światło to...
Wyłączyłem czy włączyłem? Nic się nie zmieniło w sumie. Dobra, siadamy. The only way to understand what has happened to you is to try to go deep into your unconscious memory. Whoever it was that forced you to commit this murder has erased himself from your memory. But there still must be a trace in your unconscious. I can help you to locate it. It's an exhausting ceremony, and there's always a risk involved. Do you, or do you not wish to try it? Yes, I do. Give me your hands. No, ciekawe, co teraz... Co nam przepowie? Now, close your eyes. I want you to empty your mind and open wide the doors to your unconscious. And let me enter there. That's it. No, mamy się przygotować. We're still together. Lucas, are you there? Yes. Na razie powolutku. I want you to return to the restaurant just before the events began. Evacuate all extraneous thoughts and wander freely through your memory. Okej, czyli cofamy się w myślach do naszej restauracji. Where are you, Lucas? I'm standing outside the restaurant. I want you to enter the restaurant now. Okej. To jest taki teraz widok z pierwszej osoby. No wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. I've gone into the restaurant. What do you see? I see some customers, and I see the waitress. Can you see the table where you were sitting? I'm looking. There's a police officer. He's sitting at the counter. Concentrate, Lucas. Now, walk to your table. No, idź do stolika, nie patrz na policjanta. Ciekawe, gdzie jest też nasza ofiara. I'm standing next to my table, but it's empty. You haven't arrived and sat down there yet? Yes, I have. My meal is already on the table. I think this is when I murdered him. Stay calm, Lucas. I want you to tell me exactly where you are. I'm in the restroom. And so is the other man. Czyli już jest... What's he doing? He's urinating. He doesn't suspect anything. And you, Lucas? Where are you? I don't know. I can't see myself. There I am. I was in a toilet stall. Już jesteśmy w transie. I'm holding a knife. He doesn't see me. Calm yourself, Lucas. Keep your concentration. Ciekawe, dlaczego go nie widział w lustrze. I can't control my steps. I'm walking up behind the man. He doesn't see me. I don't want to. I don't want to, but I can't stop myself. I want you to re-enter the restaurant. But now, it is prior to going into the toilet stall. Do you understand, Lucas? Before. No proszę, czyli teraz musimy wejść. Where are you now? Troszeczkę wcześniej. I'm in the restaurant. Wspomnienia. Are you sitting at your jeszcze table? Przed zabójstwem? Yes, I am. I can see myself. What are you doing, Lucas? Coś tam sobie wcina. I'm eating and reading a book. A book? Yes. Shakespeare. The Tempest. What else do you see? As I told thee before, I am subject to a tyrant, a sorcerer, that by his cunning hath cheated me of the island. What did you say? It's a passage from Shakespeare's Tempest. That's what you're reading, is it not? Yes. Mm.
Someone's coming toward me. A man. Czyli ktoś jednak był. A customer? I don't know. I think so. I can't see his face. And what does he say to you? I don't know. I can't remember. You must concentrate, Lucas. You need to remember. It's one of my favorite books. Aha, już trochę lepsza. So few people read Shakespeare these days. Would you mind if I sat down? Lepsza kamera. Ah, it's just that. Już widzę, że man sat down at my table and ktoś w kapturze. Now the waitress is coming. Sir? A coffee, please. The waitress. It's as if she didn't see the man, like he was invisible. No proszę. So much has been written about the Tempest, especially concerning the theme of magic. And now, what's happening, Lucas? I don't know. The man gives off a very strange energy. It's hard to describe. Go on, Lucas. What happens after that? Do you believe in the power of magic? No, I don't. Listen, You're wrong. You know there's much more to our universe than can be perceived by the naked eye. Your coffee, sir. Jaki filozof. Thanks, Kate. Kate. On ją zna? The waitress has brought him his coffee, but she's talking to me as if I was the one who ordered it. She doesn't know that he's there. She can't see jakiś him. Iluzjonista. And now what's happening? Listen, I don't want to be rude, but I'd rather eat alone. Naster Naktilan Nekata Nekli Koniklan Niklan Niklan. No i dupaj, trzeba było dać się dotknąć. Chyba rzucił na nas jakieś zaklęcie. I'm paralyzed. I can't feel my body. I can't move. The man, Lucas. Where is the man? Zniknął. He stood up. He's gone out. He's in my head now. He controls me. Follow the man, Lucas. Hurry. I command you to follow that man closely. No, idziemy za nim. He's going out the rear door. Follow him. Your mind and his are now linked. You can see what he sees. Wchodzimy na ulicę. Ciekawe, co nam to da, jak za nim pójdziemy. Oho! Już chyba po ptokach. You know who that man was, don't you, Agatha? No, I don't know. I'm not sure who he is. Yes, you do know who he is. You understood it all as soon as you felt the scars on my arms. What do these symbols mean, Agatha? Tell me what that man's done to me. You should go now, Lucas. There's nothing more that I can do for you. You could at least explain what the hell's happening to me. He made me kill a man. I want to know. I need to know. I have to verify certain things. There's nothing more I can tell you today. Come back tomorrow night at the same time. I'll explain more then. No, przynajmniej możemy wrócić później.